Światowy Dzień Wcześniaka jest obchodzony od 2011 roku i przypada 17 listopada. To wydarzenie powstało z inicjatywy Fundacji Wcześniak. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków wcześniactwa. Na oddziale neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu od początku roku urodziło się 30 wcześniaków, z których najmniejszy urodził się w 30 tygodniu ciąży i jego waga urodzeniowa wynosi 1300 gram. Obecnie nie ma hospitalizowanych wcześniaków. Personel szpitala solidaryzował się w tym dniu z wcześniakami i ich rodzicami. Oddział neonatologii udekorowany został przez personel balonami w kolorze fioletowym oraz skarpetkami, z których co dziesiąta była mniejsza, co oznacza, że 1 na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie. Kolor fioletowy to kolor magii. Uspokaja, wycisza, koi. Wcześniaki potrzebują ciszy, spokoju, nadzoru, delikatności oraz bardzo starannej obserwacji i opieki. Rodzicom wcześniaków i dzieciom, które przyszły na świat wcześniej niż planowano, życzymy dużo siły i wytrwałości.